Stanisław Sakiel urodził się w 1926 roku na Żmudzi, czyli dzisiejszej Litwie. Młodzieńcze lata oraz pierwszy rok studiów dane mu było spędzić w majątku rodzinnym, lecz w roku 1945 rodzina Sakielów została zmuszona do opuszczenia swojego domu i ucieczki do Wrocławia, gdzie ukończył studia. Po studiach los rzucił go na Śląsk. Pracował w piekarach i potem z piekar dostał się do Katowic. Piekary były taką placówką, gdzie nauczył się bardzo dużo dobrych rzeczy, znaczy ortopedii całej i urazówki, bo tam rzeczywiście był ten szpital specjalistyczny na Śląsku, zresztą do tej pory jest. No i potem dostał się do Katowic i tam stworzył taki mały oddział, taki pododdział, oddziału oparzeniowo-urazowo-ortopedycznego. No i tam na tym oddziale pracował, ale potem przyszedł czas, że chciał się jeszcze usamodzielnić, no więc znalazł się w Siemianowicach po wygranym konkursie. I od 60 roku właściwie już pracował w Siemianowicach. No i tam i zaczął właśnie myśleć cały czas o oparzeniach, bo tych górników, tych wypadków na kopalni było bardzo, bardzo wiele. Nie tylko na kopalni, ale w innych też zakładach przemysłowych, huty i tak dalej. Zresztą Śląsk z tego słynął. Dwie duże katastrofy. Jedna to był pożar w Czechowicach-Dziedzicach. Drugi to była katastrofa w Gdańsku, zapalenie się hali. Wyniknęła potrzeba specjalistycznego ośrodka do spraw leczenia oparzeń. I w tamtych czasach ówczesny ordynator dr Stanisław Sakiel zainaugurował taką potrzebę. Wtedy władze wojewódzkie podjęły decyzję i udało się ze starego szpitala w centrum tutaj Siemianowic stworzyć szpital dedykowany głównie oparzeniom. Został wyremontowany budynek i powołano niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich, zwanych oparzeniówką w cudzysłowie, czyli Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Centrum Leczenia Oparzeń, którego był inicjatorem, stało się jednym z najważniejszych ośrodków w Europie. Jak byłem na delegacji w Niemczech, dowiedziałem się o takim zdarzeniu, że córka jednego z kierowników budowy, z kotu montażu w Niemczech, uległa poparzeniu, podpalił się namiot po prostu i była dość długo leczona w Paryżu, w poliklinice niedaleko kortów Rolanda Garrosa. I przy wypisie ojciec się pyta, a to byli mieszkańcy Chorzowa, a gdzie się teraz ma dalej leczyć? Na to lekarz prowadzący w Paryżu, jak to gdzie? Wy nie wiecie, macie w Polsce, a nie wiedział nawet, że Chorzów z Siemianowicami dzieli raptem kilka kilometrów. Macie doktora Sakiela, także w tych drugiej połowie lat 80. już był znany jako autorytet oparzeniowy w Europie. No więc właściwie to z oparzeniówką się zaczęły kojarzyć Siemianowice tak najbardziej. No i wiadomo było, że jeżeli było coś o Siemianowicach głośno, to pozytywnie zawsze. Szpital w Siemianowicach, oparzeniówka i tak dalej, szpital numer 2, bo od tego się zaczęło, bo ten szpital numer 2, który teraz jest remontowany, no to ten szpital właściwie był takim symbolem, że tak powiem, w Polsce. I nie tylko, bo mąż miał bardzo dużo różnych kontaktów z zagranicą też i to potem procentowało wszystko. Doktor Stanisław Sakiel nie pomijał spraw społecznych. Pomimo swojej wymagającej pracy działał na rzecz miasta. Pan doktor Sakiel w wielu komisjach już jako radni Rady Miasta pracowaliśmy razem, razem obok siebie siedzieliśmy na sali obrad. Razem wprowadzali różne projekty jako przedstawiciele i założyciele stowarzyszenia Siemianowickiego Ruchu Samorządowego. Pamięć o lekarzu, który przynosił chlubę miastu, pozostaje wciąż żywa. Dużo wspomnień jest wśród ludzi. Ludzie, jak mnie spotykają, to zazwyczaj
o, pan doktor Sakiel, a on mnie operował, a on mnie leczył, a on to, on tamto. I że no, dobre są wspomnienia o nim, bardzo dobre, że tak powiem. Bardzo życzliwym i wspaniałym szefem. Zresztą miał taki autorytet, że nic dwa razy nie musiał powtarzać, bo panowała taka atmosfera, jak Sakiel z przeproszeniem za uproszczenie coś powiedział, to trzeba było wykonać i w ogóle nie było żadnej dyskusji. Natomiast nie był to jakiś autokratyzm, tylko człowiek wiedział, że z tym człowiekiem, z panem ordynatorem, dyrektorem Sakielem się wszyscy liczą i jego polecenia należy wykonywać. Spadkobiercy, którzy dzisiaj zarządzają jednym z najlepszych szpitali w Polsce, nigdy nie zapomnieli o tym, który rozpoczął historię leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Naukowy i rozwój dydaktyczny spowodował, że zdecydowaliśmy się w roku 2008 nadać tytuł i wnioskować o nadanie tytułu oparzeniówce imienia doktora Stanisława Sakiela za jego inicjację tego, co się z daną jednostką zaczęło dziać.